zależymy od pszczół. Wszystko, co zdrowe, od migdałów po cukinię, jest zapylane przez pszczoły. Pszczoły są zagrożone. Co roku tracimy 1/3 z nich. Ale istnieje mnóstwo dzikich. Na świecie żyje około 20 tysięcy gatunków pszczół. Każdy niezwykły. Te o złej sławie nie spełniły oczekiwań. Zafrykanizowane pszczoły miały wszystko zmienić. Jedno jest pewne. Pszczoły walczą o przetrwanie, a my zaczynamy rozumieć problem. Tajemnice roju. Kalifornijskie plantacje migdałów należą do największych na świecie. W lutym obszar wielkości Rhode Island kwitnie, a Gordon Wardell dba, by całość została zapylona. Jak większość farmerów, wykorzystuje do tego jeden gatunek – pszczołę miodną, zapylający 2/3 naszego pożywienia. Milion 800 tysięcy uli przywozi się tu z całego kraju. Przy migdałach za 4 miliardy dolarów zapylanie to operacja high-tech. Ale ostatnio coraz trudniej zebrać odpowiednią liczbę pszczół. Pasożyty, pestycydy i inne czynniki zdziesiątkowały populację tych owadów. Co roku tracimy około 30% naszych rojów. Zgromadzenie odpowiedniej liczby pszczół stało się wyzwaniem dla pszczelarzy, hodowców migdałów i innych rolników. To ogólnoświatowy problem nazwany zespołem masowego ginięcia pszczoły miodnej. Gordon Wardell walczy na pierwszej linii. Tysiące kilometrów na wschód, w zachodniej Wirginii, znajduje się ekologiczna farma. W liściach dyni makaronowej jest coś, co interesuje Taja Rawlsona z Uniwersytetu Wirginijskiego. Taj szuka alternatywnych metod zapylania naszych upraw. Wygląda na zwyczajną pszczołę, lecz to zupełnie inny gatunek. Większość farmerów nawet nie wie, że ona istnieje, choć zapyla większość dyń makaronowych w USA. Myślą, że to pszczoła miodna, bo jest podobnej barwy i wielkości. Nie zdają sobie sprawy z korzyści, jakie im daje. Nazywa się Peponapis pruinosa i jest jednym z gatunków dzikich pszczół zapylających uprawy. Wiedzie specyficzny tryb życia. Samiec lata od kwiatka do kwiatka, szukając samic. Gdy jakąś znajdzie, potrzebuje kilku sekund, by zadbać o przyszłość gatunku. Peponapis pruinosa żyją samotnie, nie tworzą rodzin. Samice budują sobie gniazda. Samiec siada codziennie w innym kwiatku, zanim ten się zamknie. Wewnątrz bezpiecznie spędza noc.
Wcześnie rano zaczyna się kolejny pracowity dzień. Kiedy ludzie słyszą pszczoła, myślą tylko o pszczole miodnej. Tymczasem jest 20 tysięcy gatunków pszczół. Tutaj, na obszarze 260 hektarów, zidentyfikowałem 147. Drzewa i opuszczone stodoły dają schronienie owadom zapylającym, na przykład miesierkom. Gniazda obserwacyjne pomagają Tajowi w badaniach. Owady te, uważane niekiedy za szkodniki roślinozdobnych, odgrywają ważną rolę w zapylaniu. Znacznie różnią się od pszczoły miodnej. Samica odcina fragmenty liści, by budować z nich gniazdo. Konstruuje z nich ścianki działowe. Potem okleja je błotem, by przygotować miejsce dla potomstwa. Dopiero wtedy zabiera się do pszczelej roboty zbierania pyłku. W końcu wraca z pyłkiem przyklejonym do spodu odwłoka. Pyłek posłuży jako pokarm dla larw rozwijających się w poszczególnych komorach gniazda. O ile samica nie zostanie zaatakowana przez pasożytniczą ścieskę, która jak kukułka składa jaja w gotowym gnieździe, a jej potomstwo korzysta z ciężkiej pracy innej pszczoły. W tym przypadku miesierka nie daje się. W Meksyku biolodzy badają inną strategię. Pokładają nadzieję nie w dzikich pszczołach, lecz w pewnym gatunku miodnej. W Narodowym Instytucie Rolniczym w Querétaro Turgul Hiray i Jose Urble prowadzą eksperymenty z wyjątkową pszczołą miodną. Najpierw oszałamiają pszczoły dwutlenkiem węgla. Potem umieszczają w szalce Petriego. Wreszcie wprowadzają ich śmiertelnego wroga, roztocz Varroa destructor. Ten mały pajęczak roznosi chorobę, która może zniszczyć całą pszczelą rodzinę i jest główną przyczyną wymierania pszczół. W ciągu kilku sekund wspina się na ofiarę i szuka miejsca, w którym może się przyssać. Większość pszczół miodnych ignoruje pasożyta, ale nie te. Zrzucają go i starają się zabić. To zachowanie może być przełomem w walce z największym zagrożeniem dla pszczół.
Torgol i Jose muszą sprawdzić, czy te waleczne pszczoły są ogólnie agresywne, czy tylko w stosunku do pasożyta. Europejskie pszczoły potrzebują około minuty, by zareagować na intruza i zaalarmować kolonię. Te atakują po kilku sekundach. W ciągu minuty 500 do 600 pszczół urządliło małą flagę wystawioną przez Turgula i Jose. Nie różnicują roztoczy i ludzi. Bronią roju przed jednymi i drugimi. To pszczoły zafrykanizowane, zwane zabójcami, co świadczy o ich reputacji. Lecz nie wszystkie zafrykanizowane pszczoły są takie. Istnieją mniej agresywne roje. Te właśnie Turgul i José Luis chcą rozmnażać, by wyhodować zafrykanizowaną pszczołę łagodną i odporną na warrozę. Aby uzyskać łagodne potomstwo, królowa musi być zapłodniona przez łagodne trutnie. Rozwiązaniem jest sztuczne zapłodnienie. Przez 5 lat, pokolenie po pokoleniu, José zdołał wyhodować łagodniejsze pszczoły. Ale czy zachowały zdolność zwalczania roztoczy Varroa Destructor? Naukowcy sprawdzają to, mierząc skrzydła. Długość skrzydeł świadczy o tożsamości genetycznej. Pszczoły zafrykanizowane mają krótkie skrzydła, europejskie dłuższe. Wyniki nie są optymistyczne. Pszczoły mają długie skrzydła i wszystkie związane z tym cechy. Zaobserwowaliśmy zmniejszenie agresji, ale musimy pracować dalej, bo znaleźliśmy sporo roztoczy w badanych rojach. W naturze pszczoły zafrykanizowane przejawiają najdziwniejsze zachowania w świecie owadów. Tak jak ich europejscy kuzyni, od czasu do czasu opuszczają ule i szukają nowego domu. Nazywa się to rojeniem. Pszczoły zafrykanizowane robią to częściej i niekiedy upatrują sobie istniejące pasieki. Królowa żyje 50 razy dłużej niż inne pszczoły, ale w końcu starzeje się i słabnie. Wtedy zwiadowcy pszczoły zafrykanizowanej przyglądają się rojowi.
Gdy zidentyfikują słaby, atakują. Celem najeźdźców jest wejście do środka i jak najszybsze zlokalizowanie królowej. Gdy ją znajdą, tworzą wokół niej kulę. Nie żądlą jej, lecz duszą. Zdobywcy przejmą wszystkie zapasy roju, a miejsce martwej królowej zajmie nowa. Wszystkie pszczoły, które przeżyły, zaakceptują ją i będą dla niej pracować. Co więcej, te, które się wylęgną, będą jej niewolnicami. Afrykańskie pszczoły przybyły do Brazylii w latach 50. XX wieku i rozprzestrzeniły się w obu Amerykach. Biolodzy bali się, że będą siać spustoszenie na swej drodze. W 1979 spodziewano się ich w Panamie. Kombinacja lasu tropikalnego i pszczoły miodnej była nowością w tej części świata. Miałem zbadać jej wpływ na rodzimą przyrodę, rośliny i zwierzęta. Nikt nie prowadził wcześniej takich badań. Gdy David Rubik zaczynał badania w Panamie, wyglądało to nieciekawie. Zbłąkana pszczoła w systemie jest jak niekontrolowane działo. Nie wiadomo, co się stanie. Przewidywano, że zafrykanizowane pszczoły przejmą teren, wszystko zmienią i wyprą kilka innych gatunków. David zaczął pracę z jednym z rodzimych panamskich gatunków. Trigona fulviventris, nie mającym nawet potocznej nazwy. Wiele trzeba się jeszcze dowiedzieć o tym gatunku, ale wiadomo, że zapyla owoce noni i inne leśne rośliny. Ich gniazda znajdują się pod drzewami i mają tylko jedno wyjście. Roje zostają pod swoim drzewem przez pół wieku lub dłużej. Strażnicy pilnują, by inne pszczoły nie osiedliły się w pobliżu. Kilka pszczół jest zawsze w wejściu. Dbają o wentylację gniazda i regulację temperatury. To chyba najbardziej płochliwe pszczoły na świecie. David chce sprawdzić liczebność roju metr pod ziemią. Jego technika jest stara i prosta. Kij i plastikowa torebka, w którą chwyta owady opuszczające gniazdo.
Następnie znakuje pszczoły. I wypuszcza je na wolność. Liczba oznakowanych pszczół, które odławia później, informuje go o liczebności roju. David bada te roje od ponad 30 lat. Są stabilne. Zafrykanizowane pszczoły wcale nie muszą drastycznie negatywnie oddziaływać na rodzime gatunki. Ale Trigona fulviventris to tylko jeden z wielu gatunków żyjących w tym regionie. Czy inne pszczoły radzą sobie równie dobrze? Aby zbadać inną, lepiej ukrywającą się pszczołę lasu tropikalnego, David używa przynęty zapachowej z golterii, eukaliptusa i goździka. Niedługo pojawiają się pszczoły storczykowe, różnego pokroju i barwy. W samej Panamie żyje ponad 50 gatunków pszczół storczykowych. Zapylają egzotyczne owoce, takie jak cyfomandra grubolistna czy wanilia, ale tu przybyły w innym celu. Samce pszczół storczykowych przednimi kończynami zbierają zapach z papieru i wcierają w specjalne pojemniki na tylnych kończynach. Mieszając kilka zapachów, każdy gatunek tworzy swoje charakterystyczne perfumy. W sezonie godowym samiec wybiera jedno drzewo i zaczyna zaloty. Siada na pniu i rozpyla zgromadzone w tylnych kończynach perfumy. W sprzyjających warunkach może zwabić samicę. Zbieranie zapachów to sposób informowania, jak samiec wykonał swoje zadanie. Nie może udawać, że zrobił więcej, że jest większy czy mądrzejszy. Jest wart dokładnie tyle, ile zapach zgromadzony w jego tylnych kończynach. I jest to piękny system. Na tej podstawie samica decyduje, którego samca wybierze na swego partnera. I jeśli perfumy nie są dość dobre, samiec musi pracować dalej. Przynęta przyciąga wiele gatunków, wśród nich największą pszczołę storczykową w Panamie – Eulema bombiformis. Te 5-centymetrowe pszczoły zapylają orzechy brazylijskie. Po 35 latach pracy w terenie David potrafi na oko rozróżnić ponad 250 gatunków, a wyniki długotrwałych badań są zaskakujące. Obserwuję trzy duże rezerwaty leśne w Panamie. Niczego nie ubywa, nie zmniejsza się liczebność. Pszczół jest tyle samo albo więcej. Nie przybywa gatunków, tylko osobników. Istnieje coś, co sprzyja pszczołom. Są lepiej przystosowane, odżywione, albo lepiej się rozmnażają, ale jest trend wzrostowy, a przyglądam się im od 35 lat. Zafrykanizowane pszczoły miodne nie zdziesiątkowały dzikich gatunków w Panamie. Pozostaje pytanie, dlaczego?
Jedna z panamskich pszczół bezżądłych, Melipona panamica, dostarczyła wielu informacji na ten temat. Jest podobna do naszej pszczoły miodnej. Żyje w ulach, zbiera pyłek i nektar, robi miód. Nie używa jednak wosku do robienia plastrów. Buduje gniazda z kamyków rzecznych. Do spajania budulca używa żywicy z drzew. Lecz plamy żywicy przyciągają też drapieżniki polujące na pszczoły. Ostatecznie pszczeli budowniczowie są górą i zapewniają bezpieczne schronienie owadom wracającym z wypraw zbierackich. I przynoszącym różnorakie pyłki przyklejone do nóg. Ten pyłek zdradza, gdzie pszczoły były i jakie kwiaty wybrały do nakarmienia rodziny. David chce sprawdzić, czy pszczoły zafrykanizowane i rodzime konkurują o te same kwiaty. Próbki przynoszonego przez owady pyłku pomogą odpowiedzieć na to pytanie. Przez kilka dziesięcioleci David i jego ludzie zidentyfikowali i opisali pyłek tysięcy roślin i stwierdzili, że pszczoły zafrykanizowane i rodzime, bezżądłe rzeczywiście żywią się tymi samymi kwiatami. A więc jak to możliwe, że jedne i drugie dobrze się rozwijają? David szuka odpowiedzi 50 metrów nad ziemią. Większość kwiatów rośnie na drzewach i tam też są pszczoły. Tutaj na górze David skatalogował dziesiątki gatunków rodzimych pszczół i to, co zbierają. I nieraz widział zafrykanizowane pszczoły miodne na kwiatach, na przykład palmy, w zgodzie z miejscowymi. Baliśmy się, że to będzie jak wybuch bomby atomowej, że zafrykanizowane pszczoły rozprzestrzenią się, zabiorą cały pokarm z kwiatów i cała reszta będzie bez szans. Tymczasem okazuje się, że odpłacają za to, co biorą. Bardzo dobrze zapylają, kwiatów jest więcej niż dawniej. To zaobserwowaliśmy.
W rolnictwie zauważono to samo, co w lasach tropikalnych. Najlepsze zapylanie jest wtedy, gdy pracują i pszczoły miodne, i dzikie. Lecz te dzikie potrzebują zróżnicowanego dziewiczego środowiska. W zachodniej Wirginii wśród różnorodnej roślinności na terenach między farmami żyje najlepiej znany krewny pszczoły miodnej trzmiel. Trzmieli ubywa i jest to nieszczęście, bo należą do nielicznych owadów stosujących specyficzną technikę zapylania, jedyną skuteczną w przypadku pomidorów, bakłażanów i jagód. Trzmiel chwyta pylniki i odłącza mięśnie lotne od skrzydeł, by gwałtownie potrząsnąć kwiatem i uwolnić pyłek. Po zebraniu pyłku owad wraca do swojej rodziny. Tyrol stąd ze swoją ekipą próbuje dociec, dlaczego trzmieli ubywa. Tak jak pszczoły miodne, żyją w rodzinach, a nawet przechowują swój miód w małych pojemnikach. Ale gniazdo żyje tylko przez jedno lato. Aby śledzić owady wlatujące do i wylatujące z ula, Taj przykleja do nich znaczniki RFID. Podobne do psich chipów, pozwalają zidentyfikować każdego trzmiela. Oznakowane osobniki wracają na wolność. Elektroniczna bramka odnotowuje wejście i wyjście każdego owada. Dane są zaskakujące. Niektóre trzmiele spędzają noc poza ulem. W tym przypadku mamy dwie noce z rzędu. To jest ten sam trzmiel. Ciekawy. A w międzyczasie żadnej wyprawy po pyłek. O zmroku ekipa wyrusza na poszukiwanie brakujących trzmieli. Znajdują je pod liśćmi, prawie unieruchomione przez niską temperaturę. Bliższa obserwacja ujawnia, o co chodzi.
owad wykluwa się z ciała trzmiela. To ślipień trzmielowiec. Czai się w pobliżu kwiatów, by złapać trzmiela i składa wewnątrz jego ciała jaja. Trzmiel pracuje, a w jego wnętrzu rozwijają się larwy. W nocy zainfekowane owady pozostają na zewnątrz w chłodzie, zapewne po to, by spowolnić rozwój pasożyta. Lecz w końcu larwa dojrzewa i przejmuje kontrolę nad trzmielem, nakazując mu wykopanie własnego grobu. Ślipień ma większe szanse przetrwania zimy, jeżeli jego żywiciel jest pod ziemią. Taj i jego współpracownicy podejrzewają, że ograniczenie różnorodności roślin ma podwójnie negatywny wpływ na trzmiele. Nie tylko tracą siedliska i źródła pokarmu, ale są też bardziej zagęszczone, przez co stają się łatwiejszym łupem dla pasożytów. Utrata naturalnego środowiska jest największym zagrożeniem dla dzikich pszczół na całym świecie. Dopiero zaczynamy rozumieć skomplikowane zależności między kwiatami, pszczołami i środowiskiem naturalnym. Turgul Hiraj przybył z Meksyku do Puerto Rico, by badać rozwój zafrykanizowanych pszczół na tej wyspie. Pierwsze zabójcze pszczoły przybyły do Puerto Rico w 1994 roku. Przez pierwsze 4 lata zabijały jedną osobę rocznie. Ostatnie było 2-letnie dziecko. Co roku były też setki ataków niezakończonych śmiercią. Gdy Turgul przyjrzał się danym, zauważył coś dziwnego. Liczba ataków zmniejszała się. W ciągu kilku lat pszczoły zmieniły się, złagodniały. Od 1997 roku nie było żadnego przypadku śmiertelnego. Owady się zmieniły. W Puerto Rico zafrykanizowane pszczoły można już traktować jak te normalne. Ekipa Turgula regularnie chwyta roje. Wystarczy znaleźć królową, reszta podąży za nią. Naukowiec chce zrozumieć, dlaczego zafrykanizowane pszczoły tak złagodniały. Mogły skrzyżować się z pszczołami europejskimi, jednak badanie genetyczne wyklucza to. Wskazówka do rozwiązania tej zagadki może znajdować się w Wiedniu, a dokładnie na dachu Opery Wiedeńskiej. Heidrun Singer i Friedrich Hasselsteiner od dziesięcioleci hodują pszczoły. Ich owady należą do najłagodniejszych na świecie. Osiągnęli to, wykorzystując niezwykłe zdolności adaptacyjne pszczół. W każdym ulu określona grupa owadów w określonym wieku wyrusza na poszukiwanie pyłku i nektaru. Wydawałoby się, że to niełatwe zadanie w miejskim krajobrazie.
Lecz miasta mają wiele do zaoferowania pszczołom w wybranych porach. Po powrocie do ula pszczoły zbieraczki w formie tańca przekazują informacje o lokalizacji kwiatów. Dają też próbki tego, co inne zbieraczki powinny w danym miejscu znaleźć. W ulu jest wiele prac. Jedne owady budują plastry, inne są grabarzami, jeszcze inne zajmują się larwami. Są też strażniczki. To one żądlą, bo bronią ula w razie ataku. Jednak w razie potrzeby zbieraczki mogą zwerbować strażniczki do pozyskiwania pyłku. W tym celu muszą je chwycić w specjalny sposób i potrząsnąć. A wtedy one też wylatują w poszukiwaniu pokarmu i nie bronią już ula. Rój to skomplikowany i elastycznie zorganizowany organizm. Na Uniwersytecie Gracu w Austrii Karl Kreilsheim i Anton Stabenteiner badają ten niezwykły system i doszli do ciekawych wniosków. W ulu część pszczół zajmuje się zbieraniem pyłku, inne zbieraniem nektaru, a inne zostają robotnicami. To, jaką pracę będzie wykonywać pszczoła, zależy od trutnia, jej ojca. To predyspozycja genetyczna. Jest jeszcze jeden sposób przystosowania roju do warunków środowiska. Nie do zaobserwowania gołym okiem. Dopiero na zdjęciach termowizyjnych widać, co robią niektóre pszczoły. Większość rodziny ma temperaturę 35 stopni Celsjusza, lecz niektóre pszczoły są o 10 stopni cieplejsze i ogrzewają znajdujące się poniżej larwy. W ten sposób mogą wpływać na funkcje, jakie będą one pełniły po wykluciu. Tylko dobrze wygrzane pszczoły są na tyle sprytne, by stać się zbieraczkami. W Puerto Rico Turgul chce dowiedzieć się, czy łagodność tzw. zabójczych pszczół jest formą adaptacji do warunków panujących na wyspie. Zakłada lejek służący do policzenia zbieraczek wylatujących z ula. O dziwo, w Puerto Rico liczba zbieraczek w rodzinie jest większa w stosunku do wielkości rodziny niż u zafrykanizowanych pszczół żyjących gdzie indziej. Przyczyn może być wiele. Hipoteza naukowca zakłada, że jest to wpływ środowiska. Puerto Rico to wyspa i owady nie mogą uciec przed zmianami pór roku. W porze suchej jest mnóstwo kwiatów i rodzina świetnie prosperuje. Ale jest też pora deszczowa, dużo trudniejsza dla pszczół. Jest znacznie mniej kwiatów, a ulewne tropikalne deszcze odstraszają owady od wypraw zbierackich.
Jako że przez pół roku trudniej jest zdobyć pokarm, Turgul przypuszcza, iż pszczele rodziny potrzebują więcej zbieraczek niż strażniczek. Dzięki temu rój jest łagodniejszy, zachowując gen zwalczania warrozy. Badania trwają, naukowiec jest optymistą. Poznanie genów odpowiedzialnych za tę zmianę może być przydatne do zmieniania zafrykanizowanych pszczół i hodowli innych. To może to, czego szukają pszczelarze. Owady łagodne i odporne na warrozę. Tak czy inaczej, Ty Rulston wierzy, że nie będziemy popełniać tych samych błędów. Jeżeli całe rolnictwo opiera się na jednym gatunku, to duża część naszego pokarmu zależy od dobrej kondycji tego jednego gatunku. Jeśli do problemów podchodzi się jednostkowo, nie daje się ich rozwiązać. Posiadanie w zanadrzu innych pszczół przyczyniających się do zapylania upraw zapewnia zabezpieczenie dla rolnictwa. Lecz by to zabezpieczenie istniało, nie możemy wszystkiego zamienić na ziemię uprawną. Pszczoły potrzebują dzikich kwiatów wokół naszych pól i dużych obszarów bogatej, zróżnicowanej roślinności. To jest nasza rezerwa owadów zapylających. Nie kupimy ich na obcej planecie i nie sprowadzimy tutaj. Musimy przestrzegać reguł tej gry. Wkrótce będziemy musieli zdecydować, ile przeznaczyć na rolnictwo, jaką zachować rezerwę owadów zapylających i ile gatunków, abyśmy zdołali utrzymać wszystko we właściwym miejscu, we właściwy sposób i we właściwym czasie. W Kalifornii ostatnie susze utrudniły Gordonowi Wardellowi dywersyfikację roślinności, ale i tak eksperymentuje z różnymi gatunkami pszczół. Zamierza podzielić ciężar zapylania pomiędzy pszczoły miodne a murarki gatunku Osmia lignaria. Te samotne pszczoły zimują w kokonach, a wiosną wykluwają się i ruszają do pracy. To już nie jest luksus, to konieczność. Musimy wprowadzić dzikie owady zapylające do osadów i na pola, aby zapylić uprawy i wyżywić świat. Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Hanna Górecka. Czytał Paweł Straszewski.